Okej, okay, dobra. Czas wstać. Tak, umyć twarz. Woo. A gdzie my jesteśmy? Aha, okej, okay, no dobra. Jesteśmy na Marsie, dokładnie tak, a dzisiaj pokażę wam pewną bardzo fajną ciekawostkę, o której może nie wiedzieliście. Jednak dajcie mi chwilę, muszę się najpierw przebrać, okej? Okay? Dobra, tak lepiej. Okej, okay, możemy wychodzić. Gdyż tutaj niestety musimy zakładać specjalny skafander, żeby wyjść na zewnątrz. A jesteśmy na Marsie, a dzisiaj pokażę wam bardzo fajną ciekawostkę, jak widzą moby w Minecrafcie. Dokładnie tak, jeśli o tym nie wiedzieliście, napiszcie komentarz. Jeśli wiedzieliście, również możecie napisać komentarz. Chciałbym wiedzieć po prostu, jaka część z was o tej ciekawostce wiedziała bądź nie wiedziała. I tak, przechodzimy do laboratorium. Okej. I zabieramy kilka rzeczy. Zabieramy tak. Zabieramy Cave Spidera. Zabieramy Endermana. I zabieramy Creepera. Dobra. Okej, okay, dobra. Nic się nie stało. Dobra, wychodzimy na zewnątrz. Przełączam poziom trudności na... Aha. Na normal, jestem na normalu. Coś zespawnowało, czy mi się wydawało? Dobra. Zwróćcie uwagę. Zespawnuję Creepera. Weźmiemy, włączymy Game Mode 3 jako Spectator Mode. Czekajcie. Multiplier Settings. Comments Only. A kurde. Tam jest zegarek. Dobra, nie będę was robił w konia. Chciałem zrobić taką pogodę pseudo-różową, taką jak jest na Marsie. Jednak na tych szyderach i tak nic nie widać. Więc włączymy sobie może noc na spokojnie. I przechodzimy już do tematu. Pokażę wam, jak widzi taki creeper. Specjalnie jest tak ciemno, ponieważ kiedy włączę Game Mode 3... Tak, i kliknę na creepera lewym przyciskiem myszy. Mogę zobaczyć, jak on widzi. Widzicie? Zobaczcie. On widzi na zielono i jest to bardzo fajny efekt, naprawdę. Chciałbym teraz być gdzieś na zewnątrz i tak zrobić, żeby mnie gonił. Timeset 1000. On widzi bardzo po ciemku, jak widzicie. No, spójrzcie w bok, stary. Tak czy inaczej jest dzień, ale to wygląda i tak fajnie w dzień. Game Mode 1 i różne wyglądy również ma Enderman oraz pająk. Zaraz wam pokażę, jak to wszystko wygląda. Game Mode 3. Czekajcie, może teraz będzie lepiej to wyglądać. O, genialnie. Tylko że Creeper, jak widzicie, chowa się w swoich zakamarkach. A gdzie jest reszta? Dobra, to jest pająk. Patrzcie, tak widzi pająk. Wow. Okej, okay, naprawdę o tym nie wiedziałem. Szczerze mówiąc, znalazłem to przypadkowo, kiedy testowałem dla was nową ciekawostkę. Chciałem nakręcić kolejny odcinek z ciekawostkami i właśnie wiedziałem, że w Spectator Mode można patrzeć potworami. I nagle zobaczyłem, wszedłem w pająka i widzę takie coś. Wow, fajnie. I jeszcze jest Enderman, który się gdzieś teleportował. Gdzieś nam zwiał. Jest tam. Chodź no tutaj. Chodź tu, cwaniaku. Nie uciekaj, nie uciekaj, nie uciekaj, nie uciekaj. Jest, mam cię. Dobra. Enderman widzi wszystko w odwrotnych kolorach, więc w ciemnościach widzi naprawdę dobrze. Timeset. O, jak widzicie, widzi wszystko. Jeśli nasz gracz jest biały, to on go wyłapie. Stary, teleportujesz się? Aha, i jeszcze, jak widzicie, widzi takie jakby kreski przelatujące przez bloki. Sam nie wiem do końca, co to jest, ale to wygląda naprawdę fajnie. O, widzicie teraz, to jest lepiej widoczne. Timeset 17 tysięcy. No teraz jest bardzo cienko, ale... Tylko nie wiem, czy to nie jest wina shaderów, wiecie? Te kreski, więc... To może być to. No. Dobra, wyjdźmy z niego. Tak, to jest wina shaderów, ale wpadłem. No dobra, tak czy inaczej, inne moby niestety nie mają swojego trybu widzenia. To jest właśnie wielka szkoda. Na przykład weźmy spawn i powiedzmy...
A weźmy zombiaka, bo zombiaka jeszcze w sumie nie testowałem. Ale myślę, że zombie widzi normalnie. Tak, zombie widzi normalnie. Niestety te moby czasami ruszają, stoją w miejscu. Ale na przykład weźmy game mode 1. Weźmy iron. Pumpkin. Czekajcie, czy ja pamiętam jak się craftuje golema, Boże Święty. Dobra. Czy on będzie atakował zombiaka? Dobra. Game mode 3. Czekajcie, chcę to zobaczyć. Haha, genialne. A zombie? Boże Święty, jak to jest dramatyczny widok. Masakra. No, zginął akurat. Dobra. Co tutaj jeszcze jest? Mogę wam pokazać inne również potworki, na przykład szkieleta. Chociaż nie wiem, czy szkielet będzie w niego strzelał. Nie będzie, ponieważ one ze sobą nie walczą, z tego co pamiętam. A nie, walczą. Okej. No dobra. Kto wygra? Fajnie to wygląda. Time. Czekajcie. Time set 3000. No dobra. W takim razie, jak widzicie, golem poradził sobie bez problemu. Myślę, że nie miał z tym najmniejszego problemu. Ale nie wiedziałem, że można wpatrzeć się jako golem. Spróbowałem jako Wither. Wither niestety szaleństwa nie robi, ponieważ tylko biega i wszystko niszczy. Ale na przykład mogę wam pokazać. Weźmy sobie time set, ustalmy na te 14000, żeby było ciemno. I zespołnujmy tak, zombie. I zaraz stworzymy Withera. Zobaczcie, co się będzie dziać. Będzie to pewno masakra. O. Dobra. Soul Sand. Jeszcze mogę wam pokazać Ender Dragona, jednak to jest naprawdę nic ciekawego, ponieważ Ender Dragon stoi tylko w miejscu i nic praktycznie nie robi. Okej. Game mode 3. Dobra. Czyli jak widzicie, wszystkie moby go atakują. Nie możemy sterować takim mobkiem, niestety on tylko lata. I widzimy po prostu, gdzie się ewentualnie patrzy. Tak, czyli po prostu zamęt. No, sieczka. Dobra. W takim razie stwórzmy jeszcze Ender Dragona, ponieważ nie wiem, czy chociażby wiecie, jak się go respi. Może czegoś was tutaj chociażby nauczę. Give Roxenbeck command block. Dzięki. Summon Ender Dragon. Czyli najprostsza komenda, jaka może być. Przyjmę tu chwileczkę. Summon Ender Dragon. Aha. Button. Jak widzicie, nie wiem dlaczego to nie działa niestety na komendę. To jest dziwne. No smoczku, gdzie lecisz? Ej stary, chodź tu. Tak. I to jest problem, bo w sumie fakt, nie możemy się z nim sterować. Sprawdzałem to, ale wydawało mi się, że jednak możemy. Chwileczkę. Teraz cisnę shift i się jakoś do niego teleportowałem, jednak nie działa to po prostu, że kamera za nim podąża. Co jest niestety słabe. Inne moby niestety nie widzą praktycznie w żaden inny sposób. Ewentualnie zmienia się tylko wysokość. Gast sobie po prostu lata. Zombie pigment tak samo. Sheep, pig. Po prostu widzą to z innej perspektywy. Na przykład mogę wam pokazać ocelota. Jak widzi po prostu tak wszystko nisko, tak? Aha, game mode 3. Proszę bardzo, on widzi bardzo niziutko wszystko i po prostu się skrada. Więc to nie jest naprawdę nic specjalnego, ale tak czy inaczej jest to bardzo fajny, przyjemny dodatek do Minecrafta. Twórcy nie musieli kompletnie tego robić, a jednak to powstało, to się znalazło właśnie w naszym Minecrafcie. No dobrze, mam nadzieję, że odcinek was zainteresował. Dziękuję bardzo wszystkim za oglądanie, trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych odcinkach serii Wszechstronnej serii Minecraft oraz innych filmów na kanale. Jeśli filmik ci się spodobał, zostaw łapkę w górę, to bardzo mnie motywuje. Dobra, trzymajcie się, do usłyszenia, hej!
tą mapkę będziecie mieli w opisie tak czy inaczej. Dobra, cześć!